Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy sernik Delicja. Potrzebować będziemy 3 duże białka, szczyptę soli, pół szklanki białego maku, pół szklanki kokosu, 4 łyżki cukru i łyżeczkę proszku do pieczenia. Białka ze szczyptą soli ubijamy na sztywno. Białka z cukrem mam już ubite i teraz dodajemy pozostałe składniki. Biały mak, kokos i proszek do pieczenia. I to należy bardzo delikatnie na pół okrągło wymieszać. I masę przełożymy do formy 20 na 20 i będziemy piekli w 170 stopniach około 20 minut. Później zrobimy ser i damy delicję i zalejemy tężejącą galaretką. I będziemy mieli sernik Delicja. Wyrównujemy i dajemy do piekarnika. Zawsze pieczemy do suchego patyczka. Jeżeli wbijamy patyczek i jest suchy, świadczy o tym, że ciasto jest upieczone. Ciasto mamy w piekarniku, a teraz zrobimy ser. Potrzebować będziemy pół kilo twarogu, 10 deko masła, pół szklanki cukru, 2 jajka i 1 budyń. I masę dokładnie miksujemy. Należy bardzo dokładnie masę zmiksować. Już mam zmiksowaną i teraz przełożymy do garnka i będziemy podgrzewać garnek. Przekładamy masę do garnka i będziemy podgrzewać. Może będziemy podgrzewać na małym gazie. Pamiętamy o omieszaniu. I tutaj mam galaretkę o smaku pomarańczowym i mam delicję. Ciasto z piekarnika ostudzimy, wyłożymy masę serową, ostudzimy i zalejemy tężejącą galaretką. Musimy pamiętać, że masa serowa się lubi przypalać, to pamiętamy o mieszaniu. Sprawdzimy, może już mamy, tak, biszkopt już mamy pięknie upieczony. Tutaj jest gorący. Chciałabym sobie, o, tak, pięknie upieczony. Zawsze jak sprawdzamy biszkopt, to do suchego patyczka. Świadczy o tym, że już jest idealnie upieczony. A my podgrzewamy masę. Masa musi się zagotować. I należy biszkopt ostudzić.
i na ostudzony biszkopt wyłożymy masę serową. Masę serową już mamy idealną i teraz do tej masy serowej dodajemy 3 połówki brzoskwiń. Należy to dokładnie pomieszać i wyłożymy na biszkopt. Biszkopt, tak jak już wspominałam, mamy ostudzony i masę serową również musimy ostudzić. I później ułożymy delicję i zalejemy tężejącą galaretką i sernik delicja będziemy mieli gotowy. I tak przygotowany sernik pozostawiamy do ostudzenia. Sernik delicja już mamy ostudzony i teraz zalejemy tężejącą galaretką. Ułożymy delicję na wierzch i zalejemy galaretką. Leciutko dociśniemy. Tak. I będziemy mieli sernik delicja. Galaretkę mam tężejącą. I ciasto dajemy do lodówki, najlepiej na całą noc. Tak wygląda sernik delicja, który wędruje do lodówki. I tak oto wygląda sernik delicja. Odkroimy brzegi. I spróbujemy wyjąć. O, nawet poszło rewelacyjnie. I teraz ukroimy kawałeczek sernika. I tak oto wygląda sernik delicja. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę. Jak również zapraszam na mojego bloga www.przepismamy.pl. Sernik delicja.